To w takim razie muszę w tym miejscu zapytać pana Dariusza Piekuta z AZS-u. No jest pan w tym gronie, wydaje mi się, najbliżej tego systemu oświaty, edukacji związanej z kształceniem sportowym, chociaż pan oczywiście ma do czynienia z tymi starszymi uczniami, można powiedzieć. Ale w takim razie proszę powiedzieć, co pana zdaniem powinno się w tym systemie zmienić, skoro pan prezes przed chwilą wspomniał, że przecież mamy 4 godziny WF-u w szkole, a mimo to no, jakoś nie udaje się dzieciom zaszczepić tego ducha sportowego i ta aktywność po prostu im dalej w las z wiekiem po prostu jest coraz mniejsza. Moje kontakty z oświatą może są trochę mniejsze, bo AZS jest stowarzyszeniem, które przede wszystkim działa w środowisku akademickim, ale rzeczywiście muszę tutaj przyznać rację moim poprzednikom. Sport powszechny powinien być tutaj bardzo mocno rozwijany i w szkole 4 godziny według mnie to jest to absolutne minimum, które sprawi, że dzieci po prostu będą się ruszały najzwyczajniej w świecie w takim podstawowym wymiarze. Natomiast to, żeby one uprawiały jakąkolwiek dyscyplinę sportu, nawet rekreacyjnie, dla przyjemności, to tego czasu jest zdecydowanie za mało i zbyt wielu w wielu miejscach nauczycieli wychowania fizycznego skupia się na pracy z tymi najzdolniejszymi dziećmi, bo są różnego rodzaju zawody, trzeba reprezentować szkołę i pozostawiana jest bardzo szeroka grupa dzieci samym sobie, przynoszą zwolnienia z WF-u, bo no, nie są akceptowane, nie wychodzi im, nie osiągają wyników tak jak najlepsi w klasie i wycofują się. Natomiast myślę, że dużo większy nacisk powinien być na takie zwyczajne zajęcia, które za moich czasów nazywały się SKS-em, czyli zajęcia, które w zasadzie były najczęściej poza lekcjami. Kiedy przychodziliśmy do szkoły dla przyjemności, pograć w piłkę, pobiegać, uprawiać no, na miarę możliwości danej szkoły. Dzisiaj na pewno jest dużo lepiej z obiektami sportowymi przy szkołach, natomiast właśnie to skupienie się na wyniku w pewnym momencie jest w moim odczuciu trochę zgubne, bo tracimy bardzo dużą grupę dzieci, która mogłaby się umieć bawić sportem, a nie tylko być ukierunkowywana na osiąganie wyników. To, tak jak tutaj pan prezes powiedział, jest przypisane bardzo wąskiej grupie i dopiero w pewnym momencie, kiedy jest to ukierunkowanie na szkolenie sportowe. W AZS-ie próbujemy takich zajęć rekreacyjnych mnóstwo oferować. W zasadzie prowadzimy w środowisku akademickim ponad 3000 sekcji w całej Polsce, w uczelniach i tam też oczywiście jest ukierunkowanie na rywalizację, na wynik, no ale też zakładamy, że to są już dużo bardziej świadome osoby, dużo bardziej dojrzałe w tym rozwoju sportowym. Niemniej jednak bardzo dużo sekcji mamy rekreacyjnych, gdzie tak naprawdę dopiero na tym etapie studiów uczymy, jak w danym sporcie się poruszać, jaka jest specyfika danej dyscypliny. Uczymy podstawy, techniki. Z takimi mamy doświadczeniami spotykamy się, że po prostu młodzież, która przychodzi na studia, niestety gdzieś na etapie edukacji szkolnej, w szkole podstawowej czy w szkole średniej, była mocno zaniedbana. Te 4 godziny to jest absolutnie za mało. To ja będę troszeczkę adwokatem diabła, bo przypominam sobie, odwołam się do własnych wspomnień z okresu szkoły i muszę przyznać, że rzeczywiście dopiero w okresie studiów tak naprawdę można powiedzieć, że największą przyjemność sprawiały mi zajęcia sportowe, dlatego, że mogłam sama zadecydować, jakiego rodzaju aktywność fizyczną chcę uprawiać. I z tego, co słyszę od no, na przykład swoich siostrzeńców, to są takie dni, kiedy jest fajnie, bo gramy w piłkę taką albo taką, no, ale są też takie dni, kiedy biegamy, kiedy mamy gimnastykę, no i wtedy oczywiście jest fatalnie. Czy myślą panowie, że to jest jakiś problem, że cały czas program edukacji sportowej, bo zakładamy, że oczywiście dzieci muszą się rozwijać, muszą rozwijać swoje ciało w odpowiedni sposób, po prostu zniechęca je do takiej czystej przyjemności, jaką daje sport amatorski. Czy to się w tej kwestii powinno zmienić? To może pan Dariusz Piekut. Znaczy, nie jestem na pewno tutaj ekspertem, który może zadecydować, czy jakby tutaj dosyć kategorycznie wygłosić pogląd, ale wydaje mi się, mam dzieci w wieku szkolnym, jedną córkę w szkole podstawowej, drugą w szkole średniej i wydaje mi się, że niestety, ale WF-y nie należą do najatrakcyjniejszych lekcji właśnie z tego względu, że po pierwsze są poszatkowane innymi przedmiotami,
Te dzieci są wybijane z pewnego rytmu, programy nauczania są przeładowane i WF, który być może powinien dawać pewien komfort, odpoczynek i jeszcze prowadzony w pewnym takim reżimie tempa realizacji zadań programowych, na pewno nie zawsze jest tym zachęcającym do tego, żeby do aktywności fizycznej powrócić, na przykład po lekcjach. I w moim odczuciu dużo więcej obserwuję kilku szkółek, które funkcjonują, akurat Warszawa jest rynkiem bardzo płodnym i tych ofert dla dzieci jest mnóstwo. I proszę zobaczyć, że bardzo dużo dzieci chodząc na różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne, które są prowadzone w innym trybie, w innym stylu, z innym podejściem, dla tych samych dzieci, które uciekają ze szkoły, z lekcji WF-u są atrakcyjne. I być może tutaj gdzieś jest problem w formach prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, natomiast na pewno brakuje takich otwartych zajęć, gdzie dzieci będą mogły się bawić sportem, a nie go uprawiać w sposób, nazwijmy to, jakiś szablonowy czy ukierunkowany na wynik. To jest moje i prywatne zdanie, ale wynikające też z obserwacji prowadzonych różnych wydarzeń, które AZS też mamy bardzo dużo ofert również dla dzieci. Oczywiście, tak jak powiedziałem, głównie dla środowiska akademickiego, ale prowadzimy, nasze kluby prowadzą nabory już bardzo wcześnie i oczywiście są ukierunkowane na to, żeby uprawiać konkretny sport i te treningi często na początku zabawy ukierunkowane są pod konkretną dyscyplinę. Natomiast wygląda na to, że szkoły czy system edukacji tutaj troszeczkę się chyba nie sprawdza i zbyt mało dzieci zaszczepia się na tym etapie sportem, aktywnością fizyczną. Jeżeli oczywiście trafią się rodzice, których stać, które mają czas na to, żeby zainwestować w rozwój sportowy dzieci, no to tym dzieciom jest na pewno łatwiej znaleźć swoje miejsce.